Dobry wieczór. Kłania się Państwu Maciej Jastrzębski. W 13. rocznicę wojny gruzińsko-rosyjskiej o Osetię Południową zapraszam do wysłuchania reportażu mojego autorstwa zatytułowanego Ukarani za wolność. Upadły bomby, zaczęliśmy uciekać, a za nami inni. Uciekłem do Svedecji, to taka mała wioska tuż za miastem. Ucałałem tam, a rano powiedzieli nam, że jadą czołgi, rosyjscy żołnierze. Siedliśmy w samochody i uciekliśmy aż tutaj. Mam tylko ojca, starszy człowiek, 82 lata. On został tam, w domu. Nie zdążyłem go wywieźć. W 2008 roku rosyjskie regularne części okupowały część Gruzji. W 2008 roku regularne oddziały rosyjskiej armii okupowały część terytorium Gruzji. Były prezydent Gruzji Georgi Margvelashvili. Nasz severny sąsiad. Jesteśmy w sytuacji, gdy nasz północny sąsiad tworzy na części naszego terytorium quasi-enklawy. To odciska się piętnem na życiu naszego narodu. I gdy mówię o narodzie i obywatelach Gruzji, to mam również na myśli tych, którzy mieszkają po drugiej stronie linii okupacyjnej. My pamiętamy, że regularne oddziały rosyjskiej armii, włączając ciężki sprzęt i samoloty, atakowały gruzińskie ziemie. I nie zapominając o tym, że Gruzinów i Rosjan łączą osobiste i kulturalne związki, to jednak tamte wydarzenia odcisnęły się boleśnie na naszej przeszłości. To niestety jest proces ciągły, który nie ustaje i prowadzi do tego, że tracą ze sobą kontakt ludzie mieszkający po różnych stronach granicy administracyjnej. To dzieje się w XXI wieku i na to patrzy międzynarodowa społeczność i to się dzieje w Europie. I to происходит w 21 wieku i na to смотрит все мировое сообщество. И это происходит в Европе. Przyszli do nas rosyjscy żołnierze, a za nimi osetyjscy bandyci całkowicie ograbili wieś. Mnie zabrali tylko broń myśliwską, ale szukali też pieniędzy i złota. Moich krewnych okradli ze wszystkiego. Zabrali im telewizory, DVD, lodówkę. Rosyjskie czołgi otoczyły miasto kordonem. No, w mieście zostali Osetyńcy. Przed chwilą straciliśmy samochód, pieniądze i kamizelki kuloodporne. Byliśmy ostatnią ekipą dziennikarską, której udało się szczęśliwie uciec z miasta. Siedziałem akurat przed domem, piłem wodę i odpoczywałem. Bombardowali naszą wioskę, potem weszli, strzelali i tak zostałem ranny. Na początku w naszym oddziale było ponad 180 osób. Nas, 18 rannych, wywlekli stamtąd i przywieźli do szpitala w góry. Tym, którzy zostali, prawie 160 osób, kozacy na nich napadli i wszystkim podrżnęli gardła. Przed chwilą strzelali i wybuchy też były. My tylko zajmujemy się rozminowywaniem. Dopóki pracujemy, znaczy, że nie jest bezpiecznie. Boimy się, oczywiście, że się boimy. Tam za domem mamy mały sad. Sadiki jest. My tam nie możemy. Nie możemy tam chodzić, bo obok niego oni stoją. Oni stoją tu wozle tych sadzie. Ona straciła trzy krowy i męża. Sześciu ludzi Rosjanie zabili. Ruski ubili. Nocą strzelają przez pole, a tu dało. Wapsie nikt nie zaśpiewa. Jest niebezpiecznie. Przez pola do nas strzelają. W dzień i w nocy strzelają i nikt nas nie broni. Na nasze pole nie wychodzimy, bo Osetyńczycy tam chodzą. Wszystkie zbiory zostawiliśmy.
Gamarciowa Abchazy to sieni. Lurdziom tebo tetro sanatoria. Mome nad ramze sinatlism heni. Mome nad razwarom elic celia. Natychmiast po zakończeniu działań zbrojnych i ustanowieniu przez Rosję tymczasowej linii rozgraniczającej między Gruzją a separatystycznymi regionami Osetią Południową i Abchazją, Unia Europejska wysłała w rejon konfliktu swoje oddziały wojskowo-policyjne. Trzon pierwszej misji obserwacyjnej stanowili Polacy. Zbigniew Czochra, funkcjonariusz żandarmerii w stopniu sierżanta, obecnie field office gori. Poziom ubóstwa jest szokująco wysoki, to trzeba powiedzieć sobie szczerze. Głównym źródłem utrzymania tych ludzi jest uprawa ziemi. Jest to utrudnione. Ludzie, którzy mieszkają w bezpośrednim sąsiedztwie tymczasowo wyznaczonej granicy administracyjnej, mają problem chociażby z dostępem do tej ziemi. Nie są władni, żeby się na te swoje małe poletka dostać i żeby cokolwiek z nich, że tak powiem, uzyskać. Ruch graniczny nie funkcjonuje. No to jest, możemy powiedzieć to szczerze, bo to tak wygląda. Jedyny punkt, i to też bardzo skomplikowane zasady, jeżeli chodzi o przekraczanie granicy. Jedyna możliwość jest w odzisi, ale nie możemy mówić o żadnej wymianie handlowej. Więc tylko w sytuacjach takich, że ktoś przekracza granicę, żeby dojrzeć swojej własności, czy nie zostało to zniszczone, rozgrabione itd., itd. Natomiast jako takiej wymiany handlowej nie ma. Mówimy o setkach wsi, które częściowo straciły ziemię, bo przez tereny, które należały do jakiejś konkretnej miejscowości, przebiega w tym momencie właśnie tymczasowa granica i ci ludzie zostali pozbawieni bądź całkowicie dostępu do swojej własności, do swojej ziemi. Część ludzi zmuszona była wyemigrować. I ludzie ci żyją w tych obozach przejściowych. Przy każdym domu jest raptem, mówimy o kilkuset metrach kwadratowych działki. To umożliwia tylko i wyłącznie przetrwanie na poziomie takim, że powiedzmy są samowystarczalni, jeżeli chodzi o warzywa, owoce. Piotr Kuszewski, żołnierz 10. Brygady Logistycznej Opole. Zajmujemy się zbieraniu informacji o kradzieżach, rozbojach, o nielegalnym przekraczaniu granicy. W związku z tym odwiedzamy posterunki policji i security. Po każdej takiej wizycie na posterunku komendant czy upoważniony oficer twierdzi, że w jego rejonie odpowiedzialności jest spokojnie, nic się nie dzieje. Natomiast jeśli pociągnie się ich za język, są miejsca, gdzie jest przemyt narkotyków, ludzie z Osetii przekraczają granicę przyjeżdżając do Gruzji i sprzedają po prostu to, co mają, czyli mleka, sery, warzywa. Po prostu każdy chce żyć, każdy chce przetrwać i próbują każdy grosz zarobić. Generalnie słyszymy tylko o tym, że osetyńscy pogranicznicy czerpią jakieś tam korzyści z tego. Krzysztof Kowalski, Policja Gdańska. Zbieramy wszelkie informacje o incydentach, które mają miejsce w tej strefie. Czy mamy tu na myśli zwykłe, tak zwane, okazyjne strzelanie w powietrze z okazji, na przykład zaślubin, czy też jakiś tam święt, czy też po prostu jakieś dziwne zachowania, gdzie nagle otrzymujemy informację, że na przykład posterunek policji będący tuż przy granicy został ostrzelany przez nieznane osoby, tak? Jesteśmy jakimś takim gwarantem spokoju tutaj. Obserwujemy albo trzymamy w szachu nerwowo osoby z każdej ze stron. Tak to wygląda. Mijają kolejne lata od zakończenia wojny, a w strefie konfliktu niewiele się zmienia. Rosyjscy żołnierze i separatyści z samozwańczej Osetii Południowej każdego dnia szukają pretekstu do prowokacji. Jechałem samochodem po polu wzdłuż tak zwanej granicy. Szota Abidzinaszwili, rolnik, którego pole podzieliła granica wytyczona przez Rosjan. Niechcący przekroczyłem linię administracyjną. Próbowałem zawrócić, ale zgasł silnik. Zostawiłem auto i poszedłem pieszo. Podbiegło do mnie kilku rosyjskich żołnierzy i zaczęli na mnie krzyczeć. Ja im mówię: nie wrzeszczcie, bo to moja ziemia, moja ojczyzna. A oni, że złamałem prawo. Popchnęli mnie. Oddałem i zaczęła się szamotanina. Położyłem dwóch na ziemię, ale trzeci zaszedł mnie od tyłu i uderzył kolbą karabinu w potylicę. Straciłem przytomność. Gdy się ocknąłem, miałem spętane ręce i nogi. Chlusnęli mi zimną wodą w twarz, żebym na dobre się przebudził, a później zawieźli do Tchinwali. W nocy nie dawali mi spać, a w dzień przesłuchiwali.
Później śledczy powiedział, że ten, kto nie szanuje nowej granicy, będzie siedział w więzieniu. Groziło mi nawet 5 lat za kratami. Jednak po 2 miesiącach mnie wypuścili. Na odchodnym powiedzieli, żebym pamiętał, że to już nie Gruzja, ani nawet nie Osetia, ale w tym miejscu jest już Rosja. Mieszkańcy wsi Górny Nikos, która leży zaledwie rzut kamieniem od stolicy separatystycznej Osetii Południowej, nie mają wątpliwości, kto prowokuje napięcia między nimi a Osetyjczykami. Jak podkreślają, sąsiad z sąsiadem zawsze się dogada. O czym świadczą chociażby mieszane gruzińsko-osetyjskie małżeństwa. Ludzie żyli tu w pokoju i przyjaźni, zakładali wspólne rodziny, przyjaźnili się, handlowali. Normalnie będzie dopiero, gdy oni zostawią w spokoju nasze ziemie i odejdą. Jak Rosjanie zechcą, tak będzie, ale my musimy się bronić. Koniec końców lepiej umrzeć, niż tak żyć. Trzeba ostatecznie rozstrzygnąć, czyje to terytorium, ich czy nasze. My wiemy, że to nasza ziemia i naszą pozostanie na zawsze. To nasza terytorium i będzie nasza zawsze. Каждый раз, когда Грузия становится независимым государством, старается строить государство европейского плана. За каждым разом, когда Грузия выбивается на неподлегость, старается строить państwo według europejskiego modelu. Pełnomocnik gruzińskiego rządu do spraw kontaktów z Rosją, Zurab Abashidze. Tak było w начале 20 века. Tak było na początku 20 wieku, od 1918 do 1921 roku, gdy zdobyliśmy niepodległość. Mieliśmy wtedy państwo funkcjonujące w oparciu o pluralizm i można powiedzieć, że naród zdecydował się tworzyć państwo demokratyczne na wzór europejski. Pamięć o tym doświadczeniu była żywa przez cały okres trwania Związku Sowieckiego i gdy tylko pojawiła się w 1991 roku możliwość, natychmiast rozpoczęliśmy próbę niełatwej, często w męczarniach odbudowy takiego demokratycznego państwa, cały czas patrząc na Europę. Cały czas mieliśmy z Rosją i separatystycznymi regionami Abchazją oraz Osetią Południową chore stosunki. Raz było gorzej, raz lepiej. Szczyt nastąpił w 2008 roku, gdy doszło do regularnych działań zbrojnych, w których ponieśliśmy znaczące dla nas straty, mające dramatyczne dla Gruzji następstwa. Mam na myśli potok uchodźców i zniszczoną infrastrukturę. Najtrudniejsze dla nas jest to, że Rosja uznała niepodległość separatystycznych regionów. My nie możemy się z tym pogodzić i powstał taki zaczarowany krąg, sytuacja, z której nie wiemy, jak się wydostać. Jak z tej sytuacji my możemy wykarabkać? Никакого смысла для России, кроме того, чтобы, так сказать, был бы президент Грузии Георгий Маркволашвили. В таком контексте наказать грузин. Те działania nie mają dla Rosji żadnego racjonalnego znaczenia, oprócz takiej wizerunkowej chęci ukarania Gruzin. A za co? Za to, za co zawsze w Rosji karano, za niezależność poglądu. Gruzja chce być państwem związanym ze strukturami europejskimi i euroatlantyckimi. Nie dlatego, że jesteśmy wrogami Rosji, bo to absurd, ale dlatego, iż taki jest nasz wolny wybór. Jednak niektórzy politycy na Kremlu przyjmują takie dążenia jako nieuzasadnioną niezależność, a tradycyjnie w Rosji taka niezależność myślenia była pokazowo karana. Wolnodumstwo w Rosji tradycyjnie nakazywali i nakazywali, tak сказать, pokazać. Zaraz po zakończeniu wojny w 2008 roku Rosja zaczęła budować na linii okupacyjnej graniczną infrastrukturę. Stawiają różnego rodzaju płoty, zasieki z drutu kolczastego i inne przeszkody. A wszystko po to, żeby ludzie nie mogli przekraczać tej tak zwanej granicy administracyjnej. W ten sposób ograniczane są prawa społeczności gruzińskiej.
praw. W Abchazji i Osetii Południowej utworzone zostały rosyjskie bazy wojskowe. To wszystko dzieje się zaledwie 20-30 kilometrów od Tbilisi. Tam nieustannie organizowane są manewry. Miejscowa ludność narażona jest na aresztowanie za przekroczenie administracyjnej granicy. Ciągle coś się złego dzieje. Ponieważ zamknięte są przejścia, to nie docierają podstawowe produkty i brakuje lekarstw. Niepokoi nas zamknięcie gruzińskich szkół, zmienianie nazw miast i wsi. Mieszkający tam Gruzini zostali wygnani i my ich traktujemy jako uchodźców. Chodzi o setki tysięcy ludzi. I oni do сих пор считаются беженцами в Грузии. Это сотни тысяч людей. Jak podkreślają gruzińscy politycy i komentatorzy, doskonale rozumiał te kwestie prezydent Polski Lech Kaczyński, który zabiegał o członkostwo Gruzji w NATO, a gdy wybuchła wojna z Rosją, zaprosił do swojego samolotu przywódców Ukrainy, Litwy, Łotwy oraz Estonii i poleciał do zagrożonego atakami wojsk rosyjskich Tbilisi. Gruzini do dziś mówią, że Lech Kaczyński otworzył nad ich krajem parasol, który uchronił ich przed rosyjską okupacją. W gruzińskich przekazach również bardzo poważnych analityków i osób, które szanujemy za ich długotrwałą pracę w obszarze polityki czy refleksji nad tym, co się dzieje, osoby bezstronne z dorobkiem. Ambasador Polski w Gruzji Mariusz Maszkiewicz wskazuje bardzo mocno kluczowe znaczenie tej wizyty prezydenta polskiego w Tbilisi 12 sierpnia. Uważają, że Rosjanie poszliby dalej. To są takie informacje, które też wynikają z bardzo głębokiego przekonania osób, które były wówczas bezpośrednio u steru władzy. Ambasador ukraiński Igor Dołgow był w tym samolocie, towarzyszył prezydentowi Juszczence. Też twierdzi, że dzięki tej determinacji, dzięki przyjazdowi prezydentów Kaczyńskiego i jego przyjaciół, Rosjanie musieli jakby samoograniczyć się w tym, co chcieli Gruzji zrobić. I w Gruzji ja właściwie nie spotkałem osoby, która mówiłaby inaczej, dlatego że oni mają takie głębokie przekonanie, że prezydentowi Kaczyńskiemu bardzo dużo zawdzięczają. Oni wszyscy mówią jednym głosem o tym, jakie było znaczenie współpracy z Polską w tamtym czasie i jaka była rola prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Gruziński dziennikarz i telewizyjny operator Levan Gulaszwili był 12 sierpnia 2008 roku w Tbilisi przed budynkiem parlamentu Gruzji i relacjonował wizytę prezydenta Lecha Kaczyńskiego. W jego ocenie, im więcej lat upływa od sierpniowego konfliktu z Rosją, tym śmielej Rosjanie poczynają sobie w strefie okupacyjnej i tym trudniej żyje się mieszkańcom przygranicznych wsi. To była jedna z największych tragedii, jaka nas dotknęła i do dziś widać, jak wielkie piętno wojna odcisnęła na ludziach. Mijają lata, a my wciąż stoimy obok tej tak zwanej granicy, która nie istnieje. I widzimy każdego dnia, że im szybciej zbliżamy się do NATO, tym bardziej agresywnie zachowuje się Rosja. Powtarzają się prowokacje na granicy, które uderzają przede wszystkim w mieszkających tam ludzi, prostych pastuchów czy rolników, chcących zarobić na chleb. Nieustannie czekamy na kolejną prowokację. Nieustannie czekamy w napięciu, że może znowu zacznie się wojna. Ja sam w Europie żył ponad 10 lat. Pełnomocnik gruzińskiego rządu do spraw kontaktów z Rosją Zurab Abashidze. I w Azji to już работал. W Europie mieszkałem ponad 10 lat. Pracowałem też w Azji. I w Rosji także mieszkałem. Wiem, że Europa nie jest rajem. Ma wiele problemów. Ale wydaje mi się, że w innych miejscach jest gorzej. Jeśli mam wybierać, to dla siebie i dla moich dzieci oraz wnuków wybieram Europę. Wybrałbym, wybieraj Europę. To był reportaż mojego autorstwa Ukarani
za wolność. Kłania się Państwu Maciej Jastrzębski.